Okej, okay, widziałem w sieci mnóstwo materiałów na temat tego, czy warto kupić PS4 w 2019 roku, ale większość z nich mogłaby zostać równie dobrze opublikowana z 5 lat temu i wyglądałaby identycznie, tylko może miała trochę mniej rakowe miniaturki. Chodzi o to, że moim zdaniem te filmy nie odpowiadają na najważniejsze pytania i dylematy graczy, tylko po prostu recenzują sobie konsole, no i mają troszkę spaczony punkt widzenia, bo robią je ludzie, którzy mają PS4 nie od teraz, tylko od urodzenia. A ja rzeczywiście u siebie w domu własne PS4 mam od jakiegoś miesiąca, więc uznajmy, że specjalnie dla Was wstrzymywałem się z zakupem przez jakieś 6 lat. Właśnie, PS4 ma na karku już 6 lat i 100 milionów sprzedanych egzemplarzy. 100 milionów! To tak jakby każdy obywatel Etiopii miał PS4, a ma pewnie z 5, co w sumie jest dosyć smutne. Sony zaczyna mówić nieśmiało o następcy, który trafi do sklepu w sezonie świątecznym przyszłego roku. I mówiąc o świętach, mam oczywiście na myśli radosny okres Święta Zmarłych, bo pewnie tak jakoś mniej więcej wyjdzie. To normalne, że teraz macie dylematy, czy nie lepiej poczekać na nowy sprzęt, czy dzień po premierze piątki Sony nie zacznie olewać PlayStation 4, albo czy po tych 6 latach wysłużona czwórka nie zestarzała się tak, że równie dobrze można przyoszczędzić i brać Pegasusa, albo taką rakietkę z piłeczką na sznurku, to też jest świetna zabawa. No to omówmy sobie po kolei. Czy jako sprzęt PS4 nadal daje radę, czy jest i będzie na nim w co grać i kiedy, jeżeli w ogóle, warto je jeszcze kupować. Dobra, pewne rzeczy w PS4 zdradzają, że ten sprzęt ma już swoje lata na karku, ale wcale nie jest to grafika, bo szczególnie gry ekskluzywne takie jak Uncharted, Spider-Man czy Horizon wyglądają rewelacyjnie. Chodzi raczej o długie czasy ładowania, krótkie czasy pracy padów na jednym ładowaniu, głośne działanie, zamulający sklep z grami online i ogólnie średnio płynny interfejs. Poza tym wbudowany dysk jest dosyć wolny, a jego pojemność nie zachwyca. 500 giga czy terabajt to niedużo, skoro nawet Cyberpunk 2077 ma zajmować minimum 80 gigabajtów. No, przynajmniej dysk da się samodzielnie wymienić. Ale to są wszystko takie, no, rzeczy poboczne. Co innego, gdyby gry chodziły w 15 klatkach albo nie było w co grać, a w tym przypadku da się znieść. W ogóle według mnie najrozsądniejszy jest teraz zakup PlayStation 4 Pro. Nawet na telewizorze Full HD, a nie 4K, gry wyglądają i działają po prostu lepiej i przypuszczam, że z czasem ta różnica pomiędzy zwykłą wersją i Pro będzie się jeszcze pogłębiała. I tak płynnie przechodzimy do kolejnego punktu. Będzie się pogłębiała z uwagi na to, że za jakiś rok z kawałkiem po premierze PlayStation 5 wcale nie zostaniecie z ręką w nocniku. Wspominałem o 100 milionach sprzedanych egzemplarzy PS4, w tym 5 w Etiopii. No i to jest bardzo imponujący wynik, ale w ciągu pierwszego roku od premiery zeszło tylko 13,5 miliona egzemplarzy. I teraz zastanówcie się. Tworzycie grę za grube pieniądze i chcecie na niej zarobić grube pieniądze. Wypuścicie ją na konsoli, która nadal jest dosyć mocna i którą ma 100 milionów osób, czy może na nowej z ledwie paroma milionami użytkowników? No, pewnie myślicie, że najlepiej na obu. Brawo, widzę, że oglądają to ludzie, którzy znają się na biznesie i to przynajmniej tak dobrze jak moja konsultantka Avon. W każdym razie zna się też większość wydawców gier, która będzie zapewne robiła dokładnie to samo. Zobaczymy wiele gier tak zwanych cross-genowych, czyli debiutujących w tym samym czasie na PlayStation 4 i na PlayStation 5. W poprzedniej generacji było tak m.in. z Battlefieldem, Watch Dogsami, Assassin's Creedem, Metal Gear Solid i wieloma innymi. Chociażby ze Śródziemiem, Cieniem Mordoru, które na PlayStation 3 chodziło mniej więcej tak, bo twórcy priorytetyzowali jednak PS4. To działało jak pokaz slajdów w PowerPoincie puszczony z dyskietki. Trudno się dziwić, no mnie też pewnie ręka by świerzbiła, żeby wykorzystać moc nowej konsoli, a nie równać wszystko w dół pod starą. I dlatego właśnie polecam zakup PlayStation 4 Pro, bo na pewno poradzi sobie znacznie lepiej z tymi międzygeneracyjnymi grami w 2020 i 2021 roku. Przez najbliższe kilkanaście miesięcy PS5 jeszcze nie będzie. Nie musicie się jednak hibernować, żeby szybciej doczekać premiery, bo kalendarz premier gier wcale w stan hibernacji nie wejdzie. Do tego czasu dostaniemy jeszcze sporo fajnych tytułów. Sam czekam na Cyberpunk, The Last of Us 2, Medieval, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake, Death Stranding i sporo innych. Warto dodać, że niektóre z nich to produkcje wprost od Sony, czyli nawet oni nie przenoszą od razu całej uwagi na PlayStation 5. Tak więc będzie w co grać, nie zostaniecie w tyle, nikt nie będzie miał Was w tyle i tyle. Nie no, poza tym jest już w co grać teraz. Nie będę Was zanudzał, bo nie trudno się dowiedzieć, co warto przejść na PS4, ale ja na przykład świetnie bawię się ostatnio przy Spider-Manie. Chciałem natomiast zwrócić uwagę na coś innego. Dzięki temu, że PS4 jest już takim weteranem, gry zrobiły się bardzo, bardzo tanie. Za Uncharted 4 czy Horizon Zero Dawn nowe w pudełkach płaciłem po 60 zł. Nawet dostęp do relatywnie świeżych produkcji zrobił się przystępny, bo schodzą z premierowej ceny błyskawicznie. No i z czasem coraz lepsze produkcje będą trafiały do abonentów PS Plusa, czyli subskrypcji, która kosztuje 2,5 stówy na rok i w ramach której dostajecie dwie nowe gry miesięcznie. Kiedyś to zwykle były jakieś śmieci, ale ostatnio trafiły się na przykład Detroit Become Human i Wipeout, które chciałem kupić tak czy siak.
opłaca się i będzie się opłacało coraz bardziej. No dobra, ale PS5 ma też odpalać starsze gry z PlayStation 4, no to nie lepiej już poczekać na PlayStation 5, jak moja konsultantka z Iwonu? Nie no, tak poważnie, no to może, dla niektórych to jest opcja. Ale po pierwsze to nadal grubo ponad rok, po drugie konsola na start może kosztować nawet 3000 zł, nowe gry będą drogie, no i skoro z jakiegoś powodu zwlekaliście tyle z PlayStation 4, no to nagle do piątki tak wam się spieszy? Ogólnie to wasza decyzja, która zależy od potrzeb i podejścia, ale moim zdaniem biorąc teraz PlayStation 4 źle nie zrobicie. Zresztą jeżeli grafika na PlayStation 4 jeszcze nie kłuje was w oczy, mnie na pewno nie, no to kurczę, wejdźcie sobie na Metacritic albo Game Rankings i sprawdźcie rankingi najlepiej ocenianych gier na PlayStation 4. Zobaczycie, że te, które zostały najlepiej przyjęte, zostaną najlepiej zapamiętane i nie było ich również na PlayStation 3, zaczęły wychodzić tak z 1,5-2 lata po premierze. Więc myślę, że jeżeli zdecydujecie się na czwórkę teraz i spodoba wam się, zaczniecie rozglądać się tęsknie za piątką nie wcześniej niż za jakieś 2,5 roku. A, i jeszcze ostatnia kwestia. PlayStation 4 czy Xbox? Szczerze to nie wiem, bo nie mam Xboxa. To znaczy, wiem, że Xbox robi pewne rzeczy lepiej, ale do mnie akurat przemawiały gry dostępne tylko na playaku, więc wybór był prosty. A w kwestii konsola czy PC, no to równie dobrze możecie pytać, czy konsola, czy może jednak nowa maszynka do mięsa. To są dwa zupełnie różne urządzenia, sami pewnie wiecie najlepiej, co wolicie. Wszelkie wojenki są głupie, jak moja konsultantka i o wszystkim, o czym mówiłem w tym filmie, gadałem niedawno z kumplem z pracy. No i kupił PS4, jak to powiedział, przeze mnie i jest bardzo zadowolony. Trafił akurat na promocję i wam też polecam czatować na okazję. Teraz pewnie będzie ich coraz więcej. Szczególnie pod koniec listopada, bo to ostatni Black Friday, kiedy na rynku nie ma jeszcze PS5, więc sklepy na pewno będą chciały opchnąć mnóstwo czwórek. A jeszcze tak zupełnie subiektywnie, no to cieszę się, że mam PS4. Wcale nie żałuję, że tak późno, to jest moim zdaniem dobry moment, żeby sobie nadrobić zaległości. Sam sprzęt mnie no trochę wkurza, na przykład tym, że jest taki duży albo ma niewygodne przyciski na obudowie, ale ogólnie bardzo się z Playem polubiliśmy i teraz też właśnie zaraz sobie idę grać. Jeżeli interesują was fajne technologiczne rzeczy i lubicie fajnych technologicznych dziennikarzy, no to musicie zasubskrybować ten kanał. No to jest po prostu, to jest po prostu wymagane prawnie. Zresztą, no zobaczcie, no. Jestem w YouTube. Będzie też u mnie materiał o PlayStation VR za jakiś czas, więc zapraszam. A jeżeli pomogłem wam podjąć decyzję i kupiliście PlayStation 4, to nie kupujcie jeszcze PlayStation 4, tylko kupcie korzystając z linków w opisie tego filmu, będę bardzo wdzięczny. Śledźcie też moje profile w mediach społecznościowych, bo sporo tam piszę, szczególnie na Twitterze. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Idę sobie pograć Spidermana i jeszcze tam będę śmigał w VR-kach Wipeouta. Tam stoi.